Witamy w hotelu Grand Lubicz. Grand Lubicz, Marta Kinasowska, czy mogę pomóc? Halo, dzień dobry, proszę pani, bo ja dzwoniłam przed sekundką i ktoś rozłączył. Dzień dobry. Witam. Ja bym chciała wynająć pokoik na 2 dni, proszę pani, dla mojego syna, bo on musi przyjechać i załatwić parę spraw. W jakim terminie? To będzie, proszę pani, 27. Nie, 26 na weekend. 26 maja i na jak długo? Na weekend. Czyli 26-28. Na weekend. Jedna osoba dorosła? Jedna osoba. Ze śniadankiem czy obiad, kolacja również ma być w cenie? A powie mi pani, czy można ze sobą zabierać jedzonko? To znaczy ze sobą, z restauracji? Ma pani na myśli? Zahachmęcić troszkę. Zahachmęcić niestety nie można. Aha, to bez jedzenia. Bez jedzenia? No, ja mu załaduję kanapki. Okej, to już pani mówię. Oferta bezzwrotna, bez śniadania to jest 522 zł na weekend. W pokoju jednoosobowym. No powiem pani, że tak nawet korzystnie troszkę, co? Tak nieprzesadzone. No to cieszę się, że odpowiada cena. Dobrze, to ja bym chciała. Dobrze, ja w takim razie bym przesłała pani potwierdzenie rezerwacji i tutaj będzie zaliczka, to będzie 30% tej kwoty. A co pani, gdzie będzie pani wysyłała, bo ja nie wiem. Wie pani co, ponieważ to jest oferta bezzwrotna, tutaj obowiązuje przedpłata. Ja nie wiem o co tu chodzi pani, ja pierwszy raz do hotelu dzwonię. No to już pani tłumaczę. Po prostu trzeba zrobić przelew na tą kwotę, na którą jest rezerwacja, ponieważ jest to oferta bezzwrotna i ta cena jest troszeczkę bardziej korzystna. Ale właśnie z tego względu, że jest korzystna, te 522 zł jest wymagane w formie przelewu. Czyli po prostu 3 dni od daty dokonania rezerwacji, czyli do środy ma pani czas, żeby przelać nam pieniążki. A ja mam to wam wysłać? Nie będziemy pajacować. On przyniesie w woreczku pieniążki dla was. No to właśnie pajacować nie będziemy i w tym momencie po prostu wymagamy przedpłaty. Tak jak pani mówi, takie są po prostu, taki jest regulamin, także inaczej niestety zrobić rezerwacji nie mogę. Aha, jak ja mam wysłać pieniądze wam? Przelewem bankowym. Aha, no to niech będzie, no już, dobra. Okej, to na jakie nazwisko dokonać rezerwacji? Na mnie czy na syna, bo ja nie wiem. No jak pani sobie życzy, może być na syna, jeżeli syn przyjedzie. Jasiu! Odejdź od komputera na chwilę, chodź tu. No, podejdź do mnie. No nie bój się, kurwa, chodź tu. Podejdziesz, czy ci strzelić w łeb? Trzymaj, pani do ciebie dzwoni, masz. Halo? Dzień dobry. Ja bym potrzebowała dane, żeby dokonać rezerwacji. Czyli tutaj mama mówi, że rezerwacja będzie na pana. Potrzebowałabym imię, nazwisko, numer kontaktowy i adres e-mail. Kto tą mamą jest? Co? Jeszcze raz, halo? Dzień dobry. Mama chciała zrobić rezerwację panu na pokój, więc potrzebuje dane do rezerwacji. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, to jak może się państwo zdecydują na rezerwację, to ja w takim razie wtedy poproszę jeszcze raz o telefon, dobrze? Mama, trzymaj, pani chce do ciebie. Halo.
Ja mam taką prośbę. Jak państwo się zdecydują na tą rezerwację, to proszę o telefon. My jesteśmy zdecydowani. A co ten głupek powiedział znowu? Tylko wie pani, no syn tutaj mówi, że nie wie, o co chodzi, więc jeżeli pani chce robić rezerwację na syna, a... Ty jedziesz, kurwa, do mamy, rozumiesz, na 3 dni. I masz tam mamie wręczyć prezent, bo ma urodziny, debilu. Jedziesz 26 i masz sobie załatwić sam hotel, bo ja wszystkiego za ciebie nie będę, debilu, załatwiać. Trzymaj telefon i gadaj z panią. No, pani miła, przyjemna, a ty, debilu, pajacujesz, kurwa. Trzymaj. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, dokonujemy tej rezerwacji, czy nie? Tak. Tylko wie, szybko, bo mi mecz leci na komputerze. Na jakie nazwisko dokonać rezerwacji? Bąk. I jeszcze pana imię? Jasiu. Jeszcze bym poprosiła numer kontaktowy. Do mnie? Tak jest, do pana. A po co? Zawsze jak dokonujemy rezerwacji, to potrzebujemy numer kontaktowy w razie, gdyby coś się działo, gdybyśmy mieli jakieś tutaj jeszcze pytania odnośnie rezerwacji. Jasne. Pani mnie podrywa. Pani mnie podrywa. Nie podrywam pana. Potrzebuję numer telefonu w celu dokonania rezerwacji. Pani tutaj pod humorkiem dzisiaj podrywa mnie. Niestety nie. Jestem w pracy, więc nie mogę pana tutaj podrywać. Pani pod humorkiem, ja słyszę. To co, poda pan ten numer, czy nie? O kurczę, no jasne, no jakbym nie mógł dla kobiety numeru podać? Pisz pani. A pani swój poda? Nie, ja swojego nie podam, ale zawsze może pan zadzwonić do hotelu i poprosić o rozmowę. O, to jak ja przyjadę, pani będzie na recepcji, to jakąś herbatkę wypijemy. Wie pan co, niestety w pracy z gośćmi herbatek nie pijam. Strzelimy po cichu, wie pani. Dobrze. Mamo, podaj mój numer. No, pani chce. Może ładna jakaś. Dawaj numer. No. No, pierwsza poprosiła o mój numer. Dawaj. Halo? Tak, jestem. No. Pisze pani? Misiek czarny się ma mordo, tak, zadymka 19 zł. 6. 6. Tak. 2. Mhm. A nie będzie pani po nocach dzwoniła, bo ja śpię. Oczywiście, nie będę po nocach dzwoniła. Dobrze. 3. No. Czy jeszcze adres mailowy mogę poprosić? Wyślę wtedy panu potwierdzenie rezerwacji na maila. O, nawet maila pani chce. Dokładnie. A co będziemy mailować? Potwierdzenie rezerwacji będziemy mailować. Aha. A pani, ma pani czasem tak popisać na mailu? Czas. Słucham? Ma pani czasami czas popisać tak na mailu ze mną? Nie mam czasu. Mogę panu wysłać tylko potwierdzenie rezerwacji. Aha. Czyli czyli co? Czyli to ja numer nie dałem dla pani, tylko dla hotelu tak naprawdę. Dokładnie tak. To ładnie. A ja się nakręciłem, wie pani, na herbatę, porozmawiać, jakieś, wie pani, kawały poopowiadać. Bo ja, no dobry, niestety, przykro mi. Bo ja dobry kawalarz jestem. To się domyślam, ale niestety tutaj tylko w celu przesłania rezerwacji potrzebuję pana adres mailowy i to będzie wszystko. Ja to stary dobry kawalarz jestem, proszę pani. Ja wiem, ja słyszę. Domyślam się. No, normalnie. Mogę pani opowiedzieć kawał? Wie pan co, niestety teraz nie mam czasu na kawały, więc poprosiłabym ten adres mailowy. A ja nalegam, pani kochana. Wie pan co,
mam taką prośbę. Możemy dokończyć rezerwację, ponieważ ja kończę zaraz zmianę i chciałabym też pojechać do domu, więc jeżeli jest to możliwe, poprosiłabym o adres mailowy. Wyślę panu potwierdzenie rezerwacji. A o której pani kończy zmianę? To ja podjadę może. Mam 23 kilometry do Ustki. Nie, nie trzeba podjechać. Także poproszę adres mailowy. Proszę pani, może jakaś kolacja wspólna dzisiaj? Wie pan co, ja bym poprosiła ten adres, albo zakończymy rozmowę, dobrze? Dobra, pisz pani. Karlin 6/3. Jeszcze raz poproszę. Ale co pani chce, bo ja już zapomniałem. Zapomniałam. Adres mailowy. Aha, mailowy, Boże kochany. Tak jest. Dobra. Dajcie jakiś śmieszny mail, szybko. Na szybko, napiszcie na czacie coś śmiesznego po prostu. Halo. Otrzymam ten adres, czy nie? No jasne, że tak. Jak to by nie dostać adresu? Mhm, to słucham. No chwila, no ja w notesie mam swoim. Muszę znaleźć, gdzie ja to mam. Dobrze. Piszę pani? Mhm, tak, piszę. G. Tak. Gora, G-ory. G-ory. Mhm. A-cy, goracy. Jaś. Tak. 16. Tak. Goracy, mhm. Jaś. Bez si, samo sy. Sy, po prostu. Mhm. Sy jak sok. Sok. Mhm. Gorący Jaś, 16. Mhm. Mał. Tak. Małpa. Tak. WP. Tak. .pl. Napisze pani okay. Do mnie, obiecuję pani. Tak, napiszę zaraz panu maila z potwierdzeniem rezerwacji. Nie, dziękuję w takim razie za rozmowę. Pani. Do widzenia. Proszę pani. No i rozłączyła.